Uwaga, nie bądź najlepszą wersją samego siebie, czyli jak wykorzystać swój potencjał, bo aby stać się tym, kim jeszcze się nigdy nie stałeś lub nie stałaś, musisz wymagać od siebie tego, żeby zrobić coś, czego jeszcze nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś. I o tym będzie w tym odcinku. Cześć. Nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście Champions Way. Audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej, kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi. Nie tylko w tematyce psychologii w sporcie, bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem, zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. No, zacząłem trochę tajemniczo i zadałem takie pytanie może, może nie zadałem pytania, ale powiedziałem coś takiego, żeby nie być najlepszą wersją samego siebie lub samej siebie. Bo bycie najlepszą wersją siebie, co to tak właściwie znaczy? Często wydaje mi się, że stało się to takim. Często mówi się, czy używa się tego słowa jako taki właśnie frazes, bez głębszego zrozumienia i przekonania o tym, czym to, czym to faktycznie jest, to, to stawanie się najlepszą wersją samego siebie, czy samej siebie. Tymczasem no, ma ono ogromne znaczenie i wydaje mi się, że właśnie dlatego ludzie osiągają sukcesy. I rywalizują przez lata w swoich dziedzinach życia, nie tylko w dyscyplinach sportowych. I zastanowienie się, co właściwie znaczy to powiedzenie, myślę, że będzie takim naszym przedmiotem dyskusji dzisiaj, dywagacji, zastanowienia się. Ciebie też zachęcam do tego. Abyś robił lub robiła notatki, być może sam lub sama dochodziła do pewnych rzeczy, czasami może wciskała pauzę i odpowiadała sama na pewne pytania, które sobie zadaje, zanim ja spróbuję na nie, na nie odpowiedzieć. Natomiast najwybitniejsi sportowcy, możemy powiedzieć sobie szczerze, i tak potocznie, wypruwają sobie żyły, żeby maksymalnie wyzyskać swój potencjał, bo to będzie przedmiotem naszej, naszej dyskusji. Właśnie odpowiedź na pytanie, jak maksymalnie wykorzystać swój potencjał. Jak stać się najlepszą wersją siebie, a może jak nie stać się najlepszą wersją samego siebie lub samej siebie. No bo właśnie powiedziałem o tym, że jeżeli chcesz zrobić coś, czego nigdy jeszcze nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś, to czy stawanie się najlepszą wersją siebie jest tym rozwiązaniem? To może jest trochę grasów. I może ktoś by powiedział, a czepiasz się, to w ogóle nie ma znaczenia, jak powiesz? Najważniejsze jest to, co z tym zrobisz. I zgadzam się, faktycznie, to może być grasów. Tak jak ktoś zwrócił mi uwagę, ktoś mi bliski zresztą, więc to takie zwrócenie uwagi było raczej w formie dyskusji. Bardzo fajnej, edukacyjnej dyskusji. Że kontrast i balans, czepiasz się. Przecież balans to jest to, to samo co kontrast. Dla mnie nie, ale rozumiem, że dla kogoś to może być nieco inne. Czy może mieć to troszkę inne znaczenie. Natomiast no, jeszcze raz powiedziałem, to będzie przedmiotem naszej dzisiejszej dyskusji. A ja witam Cię po raz kolejny. W 159 odcinku podcastu Champions Way zbliżamy się do już szóstej tak? Szóstej Nie, co ja gadam? Tak szóstej tak, szóstej dziesiątki, bo od 0 do 10, od 11 do 20, 20, 30, przepraszam, do siódmej, tak? Tak, to już będzie siódma. Siódma dziesiątka, więc znowu już jesteśmy, jesteśmy już w drugiej połowie drogi do, do, do dwu, dwusetnego odcinka podcastu Champions League. Już nie w, tym ty, nie w tym roku, wydaje mi się. Nie mam kalendarza, więc nie wiem, który jest dokładnie tydzień. W tym momencie, ale to w sumie nie jest w ogóle ważne. Witam Cię w moim podcaście po raz kolejny lub po, po raz pierwszy. No właśnie, mam czasami takie tendencje do rozgadywania się, ale myślę, że ci, którzy już mnie znają i słuchają dosyć długo, to, to wybaczą i, i mam nadzieję, że, że cieszysz się równie. równie jak ja, z tego powrotu do regularnego nagrywania odcinków, ja bardzo się cieszę, że regularnie nagrywam po raz kolejny, pomimo tego, że teraz mam przerwę urlopową, nie ma mnie na miejscu w gabinecie, to odcinek się oczywiście pojawia, dlatego, że nagrałem go, być może nawet nagram coś z wakacji, nie wiem, nie, nic nie będę mówił, nie będę obiecywał, ale na pewno odcinki pojawią się zarówno 7 sierpnia, jak i 14, jak i później, 21, jeżeli dobrze liczę, nie, 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 2, drugi, 9, 16, o tak, prawda, to najbliższe nasze odcinki, w sierpniu jeszcze później, 23, 35 odcinków w jednym miesiącu, to dużo, tak nam się akurat poskładał ten miesiąc. Pamiętaj oczywiście o wystawieniu pięciu gwiazdek na Spotify, na Apple lub gdziekolwiek tego słuchasz i oczywiście o wirtualnej kawie, którą mam nadzieję, że wypijemy razem, być może po przesłuchaniu tego odcinka. Jedyne, co musisz zrobić, co możesz zrobić, to wejść, kliknąć w link bajkow i tu, który jest w opisie tego odcinka, postawić mi wirtualną kawę, i to jest pewnego rodzaju datek na rozwój tego podcastu. Dzięki czemu mogę nagrywać te odcinki w studiu, mogę zapraszać super gości do tego podcastu, mogę opłacać platformę subskrypcyjną do mojego podcastu, tak zwaną hosting. Tak zwany hosting, za który co miesiąc płacę już niezmiennie od 160 prawie odcinków. Dziękuję Ci po prostu z góry, a my co. A my idziemy do rozmowy o tym, jak wykorzystać swój potencjał. A zatem chciałbym, żeby ten odcinek składał się z takich kroków do tego, czy elementów, podstawowych elementów, może trochę bardziej zaawansowanych elementów, które pomogą Ci rozwikłać właśnie to, to, ten wątek. Czy stawanie się najlepszą wersją samego siebie to jest wykorzystywanie w pełni swojego potencjału. 158 odcinek. Bo niekąd już dał nam pewien obraz tego, jak można wykorzystać pełnię swojego potencjału, mówiąc najprościej, przez etykę pracy. Przez ciężką, systematyczną, powtarzalną i cierpliwą pracę przez samodyscyplinę to jest coś, co zawsze działa. To myślę, że nie muszę o tym więcej mówić. To jest, to jest jeden z tych pewniaków myślę i mam nadzieję, że po tym 158 odcinku również w tym momencie tak, tak myślisz. Natomiast po pierwsze, Zanim zaczniesz cokolwiek robić, musisz ustalić swoją własną osobistą strategię. To takie może trochę duże słowo, ale to nie chodzi o to, że musisz wykonywać jakieś konkretne ćwiczenie, odpowiadać na jakieś pytania. Natomiast chodzi o to, żeby, żeby mieć jasną wizję tego, co chce się osiągnąć. Może to jest cel, może to jest jakiś sens tego, co robisz. Wydaje mi się, że, że najprościej mówiąc, chodzi o to, żeby znaleźć swoje własne, jak to mówił Simon Sinek, dlaczego, jak i co. Czyli dlaczego chcesz to robić, jak to zrobisz i w ogóle co chcesz zrobić. W jakiej kolejności odpowiesz na te pytania? Ja uważam, że to jest opcjonalne. Najważniejsze jest to, żeby mieć taką jasność, co jest celem mojej podróży. Jeśli wcześniej wpisałeś adres do GPS, sporządziłeś plan, to czemu miałbyś się dziwić, że dojeżdżasz do celu? To trochę jakbyś był zaskoczony lub zaskoczona, że wpisując destynację w Google Maps dojeżdżasz do celu. To jest takie najprostsze porównanie tego, tego jak to zrobić. Czyli, dlaczego jeszcze raz powiem to? Dlaczego niespodzianką dla Ciebie miałoby być to, że do, docierasz do celu podróży jeśli wcześniej wpisałeś adres do GPS skoro sporządziłeś plan to dlaczego, dlaczego, dlaczego miałbyś się dziwić że go wykonałeś oczywiście sama strategia samo wpisanie tego do GPS-a, to jest to oczywiście za mało nie można przecież mieć planu na przyszłość a potem siedzieć w domu na kanapie i oglądać telewizji i jeść cipsów i popijać sobie piwko czy, czy jakieś inne trunki dzwonek sam nie zadzwoni szansa sama nie zapuka silnik sam się nie włączy nie zrobi tych pierwszych 2-3 km, 5-10, 20, 100, 1000, dziesięciu tysięcy. Trzeba połączyć plan z wytrwałym dążeniem do celu i poprzez żmudną pracę. Czyli mamy odcinek 158 już tutaj w tym momencie jakby zapętlony. Jeżeli nie wiesz o czym mówię, to polecam ci cofnąć się do odcinka poprzedniego o etyce pracy i o tym, czy to jest temat passe, czy faktycznie samodyscyplina, daje nam to coś, to coś więcej. Znam ludzi, którzy tworzą tak zwane tablice wizji, jakieś plany właśnie długofalowe, zamieszczają na nich obrazy swoich ambicji, tak zwane mapy marzeń i patrząc na te kolarze nabierają wiary we własne cele, może zaczynają działać. Niektórzy używają te, takich plakatów z książki 4000 tygodni, kupują sobie taki plakat, gdzie wykreślają kolejne tygodnie życia, które im umykają, i kolejne widzą, ile im tygodni życia statystycznie zostało do śmierci. I to na przykład ich motywuje do tego, by działać, by nie marnować czasu. Niektóre osoby to może przestraszyć, niektórych ludzi to może przestraszyć oczywiście, ale. Ale ja osobiście tego nie robię, nie znaczy, że wątpię w skuteczność tej metody. Po prostu sam jej nie, sto, nie stosuję i przypuszczam, że podświadomie po prostu robię w swoim życiu coś podobnego, bo regularnie odwiedzam swoją wizję, poznaję siebie. To też jest kolejny element. To jest, to jest kolejny element do tego, by skutecznie dążyć do poznawania samego siebie, wykraczać poza swoje bariery, właśnie nie stawać się tylko wersją samego siebie, tylko przekraczać swoje możliwości. I to, jest, I to jest ten drugi punkt, czyli, żeby wykorzystać osobisty potencjał, musisz poznać siebie, swoje własne metody, poznać swoją instrukcję obsługi, bo każdy i każda z nas mamy inne instrukcje obsługi. Kłócę gierby, która nam dzisiaj towarzyszy. Dzisiaj mamy fajną tererę. Tak się nazywa ta, ta yerba. W ogóle polecam taką fajną firmę polską. Nie mam żadnej współpracy z tą firmą, tylko po prostu uważam, że jeżeli coś jest dobre, to, to warto polecać. Po tak się nazywa ta firma. Z tego co wiem, chłopaki mają siedzibę w Świdniku. Tak jak mówię, nie, nie mam żadnej współpracy z tą firmą, po prostu polecam fajny polski produkt. Bardzo dosmaczna, dobra yerba, jeżeli ktoś chciałby spróbować, um, lub się po prostu nawet przerzucić z, z kawy na, na jakiś czas. No, ale wracamy. Więc poznaj siebie. Każdy ma swoją instrukcję obsługi. Każdy funkcjonuje nieco, nieco inaczej. Teraz musisz wiedzieć, jaki sposób działania najbardziej odpowiada Tobie. Nie możesz tylko myśleć o tym, a dobra, bo Mateusz w podcaście 159 powiedział, że trzeba robić tak, tak i tak. To ja teraz będę robił tak, tak i tak. No i mam odnieść sukces. Jak nie, no to znaczy, że Mateusz mówił źle. No nie. Na, na przykładzie przygotowań do podcastu choćby. Znam... Podcasterów, którzy bardzo długo przygotowują się do podcastów, rozpisują mapy myśli, scenariusze podcastu, każde słowo, które wypowiedzą w godzinnym na przykład odcinku podcastu. Ja tak nie robię. Ja przygotowuję kierunek rozmowy, nurtujące mnie pytania, jakieś ciekawostki i jedziemy z tematem. Podcast dla mnie to jest rozmowa, to jest dyskusja. Jak, jak sam przygotowuję się do podcastu, przygotowuję sobie tylko i wyłącznie mapę zagadnień, punktów, wokół której. Idę wokół, wo, wokół której staram się kroczyć, a reszta wychodzi sama. Ja nie mam przygotowanych, chyba że cytaty mam przygotowane, to, to wtedy coś czytam, ale ja nie czytam tego, co mówię, ponieważ ja przygotowuję się w taki sposób najlepiej. A są tacy, którzy ślęczą nad tekstem i wkuwają wszystko na pamięć. Ja nie umiem tak pracować. Być może to wynika z tego, że ja potrzebuję też momentami pewnej presji, która zmusza mnie do tego, żebym wymyślił coś sensownego. Ja nie, nie ścinam odcinków, nie edytuję ich w taki sposób, żeby wycinać coś, co może powiedziałem źle, nieodpowiednio. Często mówię jakieś głupoty, sam się z siebie śmieję na, na antenie, kiedy, kiedy nagrywam. Nie jestem na żywo, oczywiście, więc to nie ma aż takiej presji. Natomiast skupiam myśli na tym, co robię tu i teraz. Wtedy informacje najlepiej, najlepiej w głowie mi się gdzieś tam konwertują. No myślę, że też sam fakt tego, że nagrywam prawie 160 odcinek daje mi poczucie pewności. I też tego doświadczenia po prostu, że jestem w stanie dźwignąć temat, który mnie interesuje, bo w najnormalniej w świecie to, co teraz robię, mnie po prostu interesuje, ciekawi. Więc to jest moja instrukcja obsługi, to jest moja strategia, która mnie odpowiada. Jaka jest Twoja? Kolejny punkt, kiedy poznasz już swoją własną strategię, poznasz swoje, swoje sposoby działania, swój plan, swój cel, swój GPS zostanie nabity odpowiednią trasą. Musisz całkowicie zaangażować się w to, co robisz. To oczywiście teraz nie, nie odkryłem Ameryki, nie powiedziałem nic, czego byś nie wiedział, bo tak jak wspomniałem, odcinek o etyce pracy jest właśnie o tym o zaangażowaniu w proces. O robieniu czegoś nie ponad stan, ale robieniu czegoś mądrze, ale regularnie, cierpliwie, z taką pewnością, że ta samodyscyplina, cierpliwość doprowadzą mnie do miejsca, do którego chcę dojść w życiu. Bardzo mi się podoba taka metafora zaangażowania, które jest jak decyzja, żeby mieć dziecko. Nie można być trochę w ciąży, a trochę nie. Albo się jest, albo się nie jest. Nie da się udawać, a przynajmniej nie na dłuższą metę. W każdym sporcie, powiedziałbym szczerze, może nie znając wszystkich sportów świata, ale uważam, że w każdym sporcie jeśli nie poświęcisz się naprawdę nie poświęcisz się swojej pracy po kilku dniach, tygodniach czy miesiącach maksymalnie, wszyscy to zauważą. Bo aby maksymalnie wykorzystać swój własny potencjał, musisz przez wiele miesięcy, wiele lat przejawiać takie niezłomne, niesłabnące zaangażowanie. Nie zawsze to zaangażowanie będzie równało się z pasmem sukcesów. Nie zawsze będzie tak, że to zaangażowanie i tak jak mówiłem we wcześniejszym odcinku, ta ciężka praca przyniosą ci gratyfikację tu i teraz, instant, bo tak nie jest w życiu po prostu. Ale możesz mieć pewność, że długofalowo tak właśnie będzie. Coś oczywistego, co uważam, że, że też wspomniałem o tym, ale bardzo mi się też podoba taki, taki fragment z serialu, który też serdecznie polecam na Amazon Prime, z serii All Or Nothing Arsenal. To jest o, 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 o Arsenalu London, o ich sezonie 2021-2022, czyli przed ostatnim sezonem, którym zdobyli wice wicemistrzostwo, tym który skończył się nie, nie, niedawno. Mieli taki sezon, gdzie zajęli <laughs> piąte miejsce, i tam właśnie od kulis było pokazane, jak Michel Arteta i klub funkcjonował naprawdę kapitalny odcinek dla każdego sportowca, nie tylko serdecznie serdecznie polecam. I tam był taki brazylijski zawodnik Gabrielo Martinelli, który mówił takie bardzo fajne, jak na młodego człowieka powiedzmy, nie, że nie przystało, ale, ale było to dla mnie właśnie też zaskoczenie, <laughs> kiedy mówił o tym. Że jeżeli nie pracujesz na 100% swoich możliwości, nie trenujesz na 100% swoich możliwości, to nigdy nie jesteś w stanie przekroczyć swojego sufitu. I zacząłem się zastanawiać nad tym stwierdzeniem i pomyślałem sobie, no faktycznie, bo jeżeli nigdy nie dochodzisz do 100% swoich własnych możliwości, to nigdy. Nie przekonujesz się, co się kryje za Twoim sufitem w tym momencie. Jeżeli trenujesz na 90%, to zawsze brakuje Ci 10% od Twojego limitu. Czyli innymi słowy, wtedy nie jesteś w stanie wejść na ten wyższy poziom. Nie jesteś w stanie odkryć swojego 101, 102, 102 103%, które przesuwają ten Twój sufit w górę. I to, ze mną to bardzo rezonowało, jak on to powiedział, że jeżeli trenujesz na mniej niż 100%, to nigdy nie jesteś w stanie przekroczyć swojego sufitu. Nigdy nie dowiesz się, co jest poza tą barierą 100%. Teraz nie zawsze jesteś w stanie być na 100%, ale zawsze jesteś w stanie być jak najlepszym, tylko potrafisz, bo jednego dnia Twoje 100% to może być zaledwie 80% możliwości. Może to być zaledwie 50% możliwości, ale to dalej jest Twoje 100% tego dnia w tym momencie. To warto też powiedzieć. Jedno z takich, jeden z takich ważniejszych elementów, też ja dostrzegam jako wspólny mianownik, właśnie sportowców i, i ludzi, którzy osiągają duże, <laughs> duże sukcesy, to jest pokora w działaniu. To jest takie, takie nie, niezłomne podejście, niesławnące podejście do własnego ego z takiej strony, że, że jakby chcę go zawsze poskramiać czyli mówić: hej, ja nigdy nie chcę przestać się uczyć. Sport jest często takim, takim miejscem i takim środowiskiem, gdzie wydaje nam się, że jak już coś ogarniemy, to już nie musimy się dalej rozwijać. Natomiast sport jest zazwyczaj miejscem, ale też wiele innych środowisk. No, moja praca jako psychologa jest, jest, wymaga ode mnie ciągłego rozwoju. I jeżeli obcujesz z mądrymi ludźmi, doświadczonymi w fajnym środowisku, o czym zaraz będzie też mowa. Masz szczęście, że możesz się rozwijać wśród, wśród takich ludzi. Natomiast, jeżeli nie masz takich przewodników, nauczycieli, takich ludzi, którzy naprawdę chcą ci pomagać się uczyć, to musisz stworzyć sobie odpowiednie warunki. I pamiętasz, mówiłem w ostatnim odcinku o tym, o tym podejściu ofiary. Powiem to jeszcze raz. Don't be a victim, prawda? Czyli nie bądź ofiarą. Nie miej. Mentalności ofiary, bo ktoś powie: No właśnie, ja nie mam tego, <laughs> przepraszam, ja nie mam tego środowiska, o którym, o którym mówi teraz Mateusz. Ja nie mam wspierających ludzi wokół siebie, ja nie mam wspierającej rodziny. Okej, okay, i teraz możesz być ofiarą, albo możesz szukać rozwiązania. Ale ja już szukałem tyle, tyle lat. Okej, okay, to możesz się poddać i być ofiarą i mówić przez całe życie, że mnie się nie powiodło, kiedy wszystkim się powiodło. Ale osoba, która naprawdę chce poznać swój potencjał i chce naprawdę stać się kimś, kim jeszcze nigdy nie była, wychodzi poza granice swoich możliwości. Dlatego wiąże się z tym inna, doniosła zasada dotycząca tego, jak rozwinąć, rozwinąć swój własny potencjał. Czyli trzeba wiedzieć, z kim się utrzymuje bliższe stosunki, kogo się ma przy sobie. Nie chodzi o snobizm czy jakieś uprzedzenia, ale o to, że jesteśmy oceniani nie tylko ze względu na swoje dokonania, ale także przez pryzmat osób, z którymi przestajemy. Ja zgadzam się z, z takim stwierdzeniem, że też jakby nie, nie, nie lubię nieszczerości, oczywiście nie lubię, nie lubię kłamstwa, nie, nie, nie lubię obłudy, ale również stronie od ludzi małostkowych, złośliwych, sarkastycznych, którzy mają na celu ściągnięcie Cię w dół albo korzystanie z Twojego statusu. I takiego transakcyjnego podejścia, że a on jest tutaj, to może mi kiedyś pomoże, to, to zaproponuję mu wyjście na kawę. No, ja nie lubię takiego, takiego funkcjonowania z takimi ludźmi. Nie potrafię wytrzymać ludźmi, którzy pozbawiają otoczenie energetycznie, tak wysysają. Dlatego powinniśmy otaczać się osobami pozytywnymi, rozwijającymi się, emanującymi życzliwością i takimi, które nie zazdroszczą, kiedy ja osiągam sukcesy. Albo jeżeli zazdroszczą, to mówią mi to otwarcie, mówią wiesz, co to mnie motywuje, bo ja też chcę być w tym miejscu. Jeśli latasz, takie powiedzenie, jest taki, takie, takie, taki cytat, taka sentencja. Jeśli latasz w stadzie wron, będą do ciebie strzelać. Nie wiem, dlaczego ludzie mieliby strzelać do wron, ale jest jakieś takie powiedzenie, prawda? Chyba najważniejsze. W tym jest, że, że uważaj, z kim się zadajesz, prawda? Bo, bo jeżeli ktoś chce zestrzelić wrony, a ty jesteś krukiem, to, to jeżeli będziesz z wronami, to cię zestrzelą. A może nigdy nie chcieli zestrzelić kruka, tylko po prostu byłeś z wronami. No, a może coś tym jest, a może nic z tym nie ma. Natomiast chodzi o to, że wobec jakby opinii, decyzji, które trzeba podjąć w sporcie i biznesie, błędów nie da się uniknąć. Ale jeżeli mamy od kogo się uczyć, maksymalizować swój potencjał to nie możemy ukrywać się i przemilczeć jakichś własnych właśnie błędów, potknięć. I dziwi mnie to, ile ludzi nie potrafi przyznać się do błędu. Ile ludzi nie potrafi powiedzieć tak, ja spieprzyłem, ja zawaliłem. Naprawdę mnie to dziwi. I nie z takiego punktu widzenia, że ja jestem idealny, bo ja też jakby rozumiem, dlaczego czasami jest tak, że komuś jest ciężko. Tylko dziwi mnie to, jak, na jaką skalę to się dzieje w sporcie, jak bardzo ludzie brną właśnie w taką... Tak jak powiedziałem wcześniej, tą mentalność ofiary, zamiast spróbować znaleźć, nie chodzi o winę, ale jakieś rozwiązanie w sobie, w sobie samym czy sobie samej, to jest często klucz właśnie do tego, żeby w pełni móc rozwinąć swój potencjał, czyli również poznawać swoje słabe strony, bo dzięki nim jesteśmy w stanie poznawać te silniejsze, jesteśmy w stanie pokonywać jakieś swoje, swoje ograniczenia, szczególnie w środowisku, w którym się naprawdę możemy, możemy dużo, dużo uczyć. Tak? Samo, sam, samo w sobie, samo w sobie takie sportowe podejście. Formule 1 to jest, to, jest, to jest fajne właśnie i widoczne, bo dobrzy kierowcy, kierowcy wyścigowi pierwsi są gotowi przyznać się do potknięcia. Tak, to był mój błąd, przepraszam, to już się nie powtórzy. Czasami takie proste słowa, ale niektórym nie chcą one przejść przez gardło. W wielu branżach też zauważam, że ludzie uchylają się od odpowiedzialności za swoje pomyłki. Co bynajmniej nie wychodzi na dobre ich firmom, a kiedy byśmy powiedzieli otwarcie, tak? Gdybyśmy powiedzieli otwarcie, tak, wyszło, a nie inaczej, biorę to na siebie. A nie zrzucamy winy na kogoś innego. Ale wiecie skąd to się bierze? To się bierze ze strachu. Bo jeżeli się boisz, boisz się konsekwencji, boisz się człowieka drugiego, to nie masz sobie odwagi, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność. Jeżeli boisz się tej reakcji, czyli strach. Strach leży, leży za tym. Być może, że jakby to też jest coś takiego dla każdego indywidualnie do, do przepracowania. Natomiast w rezultacie strachu, w rezultacie ukrywania jakichś błędów, odpowiedzialności nigdy nie wzrośnie Twój osobisty potencjał. Nigdy nie staniesz się kimś, kim jeszcze nie byłeś. Nigdy... No właśnie, nigdy nie... Znaczy, możesz stać się dobrą, super wersją samego siebie, ale nigdy nie staniesz się najlepszą wersją... Tej osoby, której jeszcze nie poznałeś. Tak? Tej osoby, którą się nie stałeś. Więc to jest jakby... Hmm, myślę, że takie, takie najbardziej rażące. Jeżeli patrzymy na to, co może nam zabierać ciągłe uciekanie od błędów i próba bycia perfekcyjnym i ten strach przed konsekwencjami. Natomiast łatwiej nam będzie maksymalnie wykorzystać swój własny potencjał i stawać się tym kimś, kogo jeszcze nie znaliśmy wcześniej. Jeśli poznamy najbardziej odpowiednie dla nas metody, będziemy całym sercem zaangażowani w to, co robimy, staniemy się niezbędni zespołowi. Nie będziemy bać się zadawać pytań, będziemy spokojnie dyskutować, zawsze przyznawać się do błędów, aby przede wszystkim z nich wyciągać lekcje. Zawsze oczywiście się zdarzy, że coś nie wyjdzie, że jakaś porażka, że jakieś niepowodzenie, mimo najlepszych intencji i ciężkiej pracy. Plan się spali, wszystko się, mleko się rozleje, wszystko pójdzie nie tak. No cóż, takie sytuacje są w istocie najlepszymi okazjami, by jeszcze bardziej zwiększyć swoje możliwości. O ile oczywiście tak patrzymy na, na tą stronę, czy na tę stronę medalu. Ale uważam, że to nie bycie najlepszą wersją siebie jest jednym z takich fajnych kierunków, fajnego, fajnego, fajnego celu, jaki możemy sobie postawić, bo to właśnie o to chodzi. Żeby przekraczać siebie, przekraczać nasze własne możliwości i starać się. Zwracać ku temu, czego jeszcze nigdy nie zrobiliśmy. Może jakiś pierwszy krok niebawem, kto wie. Zachęcam Cię do tego, jak zawsze. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz, do usłyszenia za tydzień w 160. odcinku podcastu Champions Way. Cześć.